Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie, nazywam się Daniel Wojda, to jest zaprawa, wprowadzenie do medytacji, którą robimy w aplikacji Pogłębiarka, darmowej aplikacji do medytacji chrześcijańskiej. Od niedzieli rana jest dostępna ta medytacja, możecie ją odsłuchać, to jest wprowadzenie do tego, o czym będzie ta medytacja. A jeśli chcecie na żywo medytować, to zapraszam na nasz kanał YouTube, o godzinie 21.15 rozpoczynamy. Zarówno w aplikacji, jak na naszym YouTubie możecie wybrać opcję z lektorem, kiedy ktoś prowadzi tą medytację. Będę to ja dla Was prowadził, lub medytację bez lektora, gdzie rozpoczynamy razem, kończymy razem, ale w trakcie jesteście sami ze Słowem, z poruszeniami i z Duchem Świętym. I dzisiaj będzie o wychodzeniu z dramatu w stronę życia. Za chwilę o tym powiem, ale wcześniej chcę Was jeszcze zaprosić na 27 maja do Warszawy na pogłębiarkę charyzmatyczno-kontemplatywną. To jest dzień przed zesłaniem Ducha Świętego, kiedy wiele osób przygotowuje się na przyjęcie Ducha Świętego i my chcemy to przygotowanie zrobić w postaci kontemplatywnej. To znaczy będzie wiele sesji medytacyjno-muzycznych, które wprowadzą nas w taki klimat nasiąkania Bogiem, Duchem Świętym. I moje doświadczenie jest takie, że właśnie ta forma modlitwy najbardziej pomaga w spotkaniu się ze sobą i odkryciu, że tam Duch Święty jest i czeka, tylko czasami przez różne bodźce, które są w nas, nie jesteśmy w stanie tego usłyszeć. Nie, że Duch Święty, że Ducha Świętego nie ma, że nie przyszedł jeszcze. To nie o tym jest ta historia. Historia jest o tym, że warto wytworzyć pewne warunki w nas samych, te zewnętrzne pomagają w tym lub przeszkadzają, które pomogą w usłyszeniu tego i to nasiąkanie, kilka różnych sesji, które pomogą nam krok po kroku bardzo delikatnie wejść w to doświadczenie. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam na ten czas. Mam nadzieję, że się spotkamy 27 maja w Warszawie, pogłębiarka charyzmatyczno-kontemplatywna. Zobaczymy się tam. A teraz przejdźmy już do tekstu, który będziemy medytować. To jest Ewangelia Świętego Jana, rozdział 14, werset od 1 do 21. To jest Ewangelia, którą będziemy czytać, jest czytana również w Kościele. I tekst brzmi tak. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. A ja będę prosił Ojca i da wam innego wspomożyciela, aby pozostał z wami na zawsze. Ducha prawdy, którego świat nie jest w stanie przyjąć, ponieważ ani go nie widzi, ani nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i będzie w was. Nie pozostawię was sierotami, lecz powrócę do was. Jeszcze trochę, a świat już mnie zobaczy. Wy jednak będziecie mnie widzieć, ponieważ ja żyję i wy będziecie żyć. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, wy we mnie, a ja w was. Kto zna moje przykazania i postępuje według nich, ten mnie miłuje. Kto zaś miłuje mnie, doświadczy miłości mego Ojca i ja także go umiłuję i mu się objawię. Dzisiaj będzie trochę dłużej, więc dajmy sobie trochę chwilę cierpliwości na to, żeby złapać tę myśl. Pamiętam, jak jakiś czas temu nagrywałem zaprawę wprowadzenie do medytacji, dokładnie do tego samego fragmentu i pamiętam jak dzisiaj, że nie bardzo mi się łączyło w głowie to, że Jezus z jednej strony mówi o Duchu Świętym, zaprasza do tego Ducha, do życia w jakiejś intuicji, bezpośrednim spotkaniu z Bogiem, do takiego życia, gdzie szukam tego życia i je znajduję. A z drugiej strony był taki fragment usztywniający. Przykazania, granice, trochę warunkowości, że jeśli będziecie żyć w przykazaniach, czyli mnie miłować, to ja wam dam ducha. Że jest takie założenie w tym fragmencie Ewangelii. Najpierw życie w przykazaniach, a potem życie w duchu. I pamiętam, że nie bardzo to rozumiałem. Nawet bym powiedział, nie chciałem się zgodzić, że tak jest. Wydawało mi się wtedy, że jak wchodzisz w ducha, w życie w duchu, to nie musisz w ogóle myśleć o granicach i o tym, co jest przykazaniem, co nie jest przykazaniem. I dzisiaj trochę bardziej rozumiem, że te dwie rzeczywistości nie można od siebie oddzielać. Że życie w duchu jest tylko możliwe, kiedy żyję w przykazaniach i nie w znaczeniu usztywnienia, tylko w znaczeniu pewnych strategii, o tym za chwilę chcę powiedzieć. Bo inaczej
kiedy nie żyję w przykazaniu, to nie jest tak, że Bóg mnie opuszcza, a że Bóg mnie potępia. Absolutnie nie. Święcie jestem przekonany, że Bóg jest z tymi ludźmi, którzy grzeszą tak samo jak z tymi, którzy nie grzeszą. Natomiast kiedy wchodzę w rzeczywistość grzechu, to jestem przekonany, że tracę wewnętrzną orientację pozwalającą mi odróżniać to, co naprawdę nasyci moje życie, co doprowadzi mnie do życia bardziej harmonijnego i życia pełnią życia, tak że pod koniec życia umrę syty życiem, tak jak Abraham. I przestaję umieć odróżniać te głosy we mnie od takich, które tylko to obiecują. Jest to takie sformułowanie idolatrii. Idolatria, idol, to jest taka rzeczywistość, która obiecuje mi, że mnie doprowadzi do jakiejś innej rzeczywistości, głębszej, ale nie robi tego. Zatrzymuje mnie na sobie samym. Czyli tracimy zdolność odróżniania tego, co mówi prawdę we mnie, że doznasz pełni życia od tego, co wygląda obiecująco, wygląda kusząco, wygląda pociągająco, ale tego ostatecznie nie robi. I to tak naprawdę to jest trudne do odróżnienia i potrzeba jakiejś wewnętrznej zdolności, która nam to umożliwi. I my po te idolatrie, różne takie strategie fałszywe na osiągnięcie pełni życia sięgamy często z jakichś naszych wewnętrznych dramatów. Z tego, że mamy ogromne braki, ogromne poczucie wielkie potrzeby, żeby coś w życiu mieć albo coś przeżywać. Każdy ma z nas swoje. I te głody są tak trudne do uniesienia, że często sięgamy, bo nie jesteśmy w stanie wytrzymać. Ja tą rzeczywistość też jakby po sobie bardzo rozumiem, że czasami jest trudno nie wybrać źle. Bo po prostu nie mamy siły na to. I chciałbym powiedzieć, że to, co ja widzę w tym fragmencie, to wcale nie to, że my musimy się skazać na odwieczny dramat przeżywania pustki i braku, tylko skoro Bóg zaprasza do życia, to życie jest do naszej dyspozycji. Masz to osiągnąć. Twoim zadaniem jest, żeby to zrealizować. I wczoraj miałem takie bardzo, bardzo dużą przyjemność być na spotkaniu rodzin empatycznych, liderów tych rodzin z ojcem Mieczysławem Musiakiem. Bardzo polecam, żeby zainteresować się tym ruchem. Tam się dzieje mnóstwo świeżości. I tam padło takie sformułowanie od ojca Mieczysława Musiaka, on jest autorem tego. Powiedział: Bóg mieszka w naszych potrzebach. Bóg mieszka w naszych potrzebach. I te potrzeby, jak rozumie to ojciec Mieczysław, za Rosenbergiem, to jest coś, co doprowadzi mnie do pełni życia. Ja mam sam takie doświadczenie, że idąc za potrzebą, która jest we mnie, zbliżam się do życia. Bardziej witalne to się dzieje, jestem bliżej ludzi, realizuję to, czego mi bardzo potrzeba, versus takie ucinanie, nie wolno mi, przekraczanie, próba jakiegoś bycia ponad potrzebami, czyli walka ze sobą. I droga jest tu właśnie, żeby to realizować. Ale jest coś takiego jak fałszywe strategie. Czyli te idole. Czyli coś, co mi obiecuje, że mi da to życie, szczęście, bliskość, zjednoczenie. Tu mam listę tych potrzeb na lodówce. Da mi zdrowie, dotyk, spokój. Ale sposób realizacji jest tego taki, że tego nie osiągam. Albo na przykład osiągam to kosztem innych ludzi. To jest taka jedna z bardzo ważnych zasad tego, czym jest ta potrzeba. Bo potrzeba to nie jest byle co, to nie jest to czego ja akurat chcę w tym momencie, tylko coś głębokiego we mnie. I uwaga, jak ktoś z was chce trochę doczytać o tym, co są potrzeby, jak rozumie potrzeby ojciec Mieczysław, to zapraszam na jego kanał albo do tekstów Marshalla Rosenberga. Natomiast jedna z ważnych zasad jest w tym, że moje potrzeby są uniwersalne i nigdy nie stoją w sprzeczności z potrzebami drugich ludzi, czyli nigdy to nie jest tak, że muszę wybrać między szczęściem moim a drugiego człowieka. Nigdy. To jest wtedy strategia, to jest ta idolatria, która mówi o tym, że musisz wybierać między jednymi a drugimi. Nie. Sposób realizacji, który wybrałeś,
każe ci wybierać między jednym a drugim, szukaj innego w tym wypadku. I co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Że realizacja mojej potrzeby, czy potrzeba inaczej, nigdy nie może krzywdzić drugiej osoby. To znaczy, że to nie jest potrzeba. Mam potrzebę, każdy niech sobie powie, wymyśli jaką teraz ma, spokoju, porządku, piękna, otuchy, bliskości, ciepła, akceptacji, wyrozumiałości, empatii, współzależności, szacunku, dzielenia się smutkami i radościami z innymi, więzi, przynależności, spontaniczności, odpoczynku, snu, wyrażania swojej seksualności, uczenia się. To są wszystko potrzeby. I teraz w różny sposób można wyrażać seksualność, czyli płciowość. W różny sposób można wyrażać potrzebę więzi. W różny sposób można wyrażać, czy osiągać potrzebę szacunku, ciepła, bliskości, kontaktu z przyrodą. W bardzo różny sposób każdy z nich można realizować. I jeśli ja się przyzwyczaiłem do jakiegoś sposobu sięgania po tą potrzebę w taki sposób, że ktoś jest zraniony w tym wszystkim, albo cierpi, albo ponosi koszty, to znaczy, że to jest idolatria, fałszywa strategia na zaspokojenie potrzeby, czyli de facto ja nie będę gdzieś w dłuższym okresie czasu z tego nasycony, a druga osoba będzie cierpieć. Czyli, mówiąc, przechodząc do Ewangelii, bo o to tu chodzi, to nie jest z ducha. To nie jest z ducha Bożego. Z ducha Bożego są takie rzeczy, które innych nie krzywdzą. Z ducha Bożego są takie rzeczy, które być może nie za szybko dają mi ulgę, ale powoli idą w tym kierunku, który ostatecznie będzie bardzo życiodajny. Laocze, bardzo lubię ten zespół, choć mało religijny. Teksty mają takie zakrawające religię, ale przesłanie to różnie. Natomiast jeden taki tekst świetny jest. Kiedy dramat w trakcie, nie myśl za wiele o drugim akcie. I myślę o takich sytuacjach, kiedy przeżywam jakiś dramat niezaspokojonej potrzeby, braku możliwości zaspokojenia mojej potrzeby i wszystko we mnie krzyczy, że muszę sięgnąć po jakiś sposób realizacji tej potrzeby, który może nie jest idealny, ale jest osiągalny. Bo umrę. Bo w głowie nam się pojawia taka myśl, że nie wytrzymam tego braku. To wtedy jesteś w dramacie, dramat jest w trakcie. Nie myśl o tym drugim akcie. Nie myśl, że tego nie wytrzymasz, tylko bądź tu i teraz i zapytaj się Duchu Święty, w tym momencie, jaki mam jeden prosty krok, żeby zrealizować tą potrzebę, która jest we mnie, pokaż mi ten sposób. Pokaż mi ten sposób, który nie będzie raniący dla drugiej osoby. Który nie będzie kazał wybierać między moimi potrzebami, a potrzebami drugiej osoby. Który w długiej perspektywie życia, nie na chwilę, doprowadzi mnie do oddechu, zjednoczenia z Tobą. Bo to wszystko, co jest takie nagłe, teraz, co nagle to po diable, to bardzo często właśnie jest jakąś taką formą, która nam dużo obiecuje, a mało daje. Ta strategia, która robi wrażenie, patrzymy się w nią, że w końcu objawienie Pańskie, a nie wiem, czy macie tego doświadczenia, ja mam, a później niewiele z tego jest. Jest gorycz, smutek, łzy i płacz. Dlatego wydaje mi się, Jezus mówi, najpierw granice, najpierw przykazania. Najpierw nazwijmy sobie to, co zawsze jest czymś, co przynosi ból, cierpienie i w końcu rozpacz i trud człowieka niesamowity. Czyli coś, co jest poza przykazaniami, a dopiero później wejdź w takie pytanie mnie, co jest lepsze, to czy tamto. Pójście za duchem, za intuicją. Mniej wyznaczone granice. I pytaj. I być może to jest tak, że jesteśmy, czy ktoś z nas jest w takim momencie tego dramatu albo bycia w tej strategii, która obiecywała dużo i mało daje, to ja bym chciał zaprosić teraz te osoby do tego, żeby pomyśleć, bo Duch Święty nas nie opuszcza. My tracimy kontakt z Nim.
tracimy kontakt przez to, że gdzieś nam uwaga leci do tych obietnic. Ale w pewnym momencie możemy powiedzieć, Panie Boże, czy to jest to, co obiecywałeś mi, czy nie? Jeśli nie, no to jaki jeden mały krok mogę zrobić, żeby z tego wyjść i przekręcić się w stronę czegoś, co Ty obiecujesz jako życie? To nie musi być prosta droga. Nie musi być szybka. Ale ostatecznie najwięcej z tego będę mieć. Jaki jeden krok mogę zrobić, żeby przejść z tego dramatu niezaspokojonych moich pięknych i wspaniałych potrzeb? Pięknych i wspaniałych potrzeb, w których Ty mieszkasz. Jak mogę przejść z tego niezaspokojenia do tego, żeby one były zaspokojone? W jaki sposób? Jaki jest mądry, dobry, nieraniący, wzbudzający życie we mnie i w innych? Nie trzeba szybko znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Warto wytrwać w dramacie, żeby przejść do życia. O tym będzie medytacja, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Pamiętajcie, Wasze potrzeby są piękne. Wasze potrzeby są do realizacji. I nie zmarnujcie szans na zrealizowanie Waszych pięknych potrzeb. Te potrzeby miłości, otuchy, bliskości, ciepła, akceptacji, współczucia, empatii, szczerości, więzi, współzależności, świadomości, integralności, szacunku dla siebie, sensu, piękna. To są wszystko piękne rzeczy, w których mieszka Bóg i należy to realizować. I nie pozwólcie sobie wybrać takie strategie, które Wam uniemożliwią realizację, choć będą obiecywać, że Wam to dadzą. Piękne potrzeby, w których mieszka Bóg, są godne tego, żeby dobrać takich środków, które naprawdę spowodują, że one się zrealizują. Dobrego dnia Wam życzę i do zobaczenia na Pogłębiarce Charyzmatycznie 27 maja tego roku. Do zobaczenia.